Jak to się stało, że tak szybko książka następna, bo to po prostu jest niesamowite. Materiał do książki już był dawno i to pani metodyk, pani Beata Włoch tutaj mnie natchnęła i mi dodała trochę sił. Dziękuję koleżance. Dzięki niej właściwie, bo ona, dzięki niej ta pierwsza książka powstała i dzięki Odeonowi. Takiego we mnie, takiego ducha tchnęła, że nabrałam takiej pewności trochę siebie. No i stwierdziłam, że czemu nie druga, jak już jest materiał i są kolorowe ilustracje, dlatego powstała ta druga książka. Takie są ilustracje. Proszę, o kurce, o jeżyku i o lisie, o nocy. Proszę, pięknie jest ta książka. Naprawdę tutaj pan, który składał tą książkę, pięknie to wszystko zrobił. Kołysanka dla baranka. Dzieci? Baranki. O, obsługę. Tę obsługę tutaj też mamy na stole. Zaraz będziemy sobie o nim mówić. Przygody obsługa i jeżdżaka. Dobrze. Zdrowa Mania. Też konsolę mamy na stole. Tak. Kwiatowa łąka. Trzeba tego dzisiaj czytać, no. Fajno. I tu też obrazek mojej córki, kotek kamiurzy. O. Rysowała go dawno temu. Powiedziała, że teraz by narysowała lepiej, ale myślę, że jest taki zgłaszny. Kotek. Takie są pierwsze w tej książeczce. Czyli takie przedsięwzięcie rodzinne, tak? Ale czy jest jeszcze ktoś, kto pomógł przy wydaniu tej książki? Czy pan się na sali pan Piotr, którym bardzo dziękuję, bo dzięki niemu ta książka powstała. Dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować też mojemu mężowi, bo on tam zabiegał o to. Tak. I też ta książka powstała dlatego, że mój pan dyrektor jest na sali. Chciałam podziękować mu bardzo. Pozwala mi na spotkania z przedszkolakami. Właśnie pokazuje mu te moje ilustracje. I też dużo z tych spotkań cierpię, także też bardzo panu szczerze dziękuję bardzo. Korzystam z okazji panu dyrektorowi, też podziękujemy, bo za chwilę będzie duża akcja, cały powiat czyta książki Reginy Gruchalskiej, gdzie będziemy wodzić panią Reginę po wszystkich bibliotekach w całym powiecie jarocińskim, gdzie wszędzie będziemy promować czytanie i książkę pani Reginy, także myślę, że to jest fajna rzecz. Duże, prawda? Tak jak piesek, prawda? Takiej wielkości, ma nawet trzy większy, może być borsuk. Czy ten borsuk ma ogon, jak myślicie? Borsuki mają ogony? Nie. Można by sobie całego ogona. Zobacz, ma ogon? Tak. Będzie to ma fajny, śmieszny nosek. I on jest, ma trzy kolory. Jaki? Szary. Biały. Jest taki, widzicie, takiego koloru. Jak się ją doi, bardzo macha ogonem. Bardzo macha i trzaska ludzi po twarzy czasami niechcący, tak? Dlatego ma kasy. Dlatego ten dziadek ma kasę, bo wie, żeby go nie czastało, bo później, właśnie. I ta kruska występuje w tym pierwszeństwo. Posłuchajcie, przyjaciele, niebezpieczeństw jest tu wiele, a my sobie tak latamy, na nic wokół nie zważamy. Osa, żabę tu widziała, w trawie cicho tak siedziała, na nią ciągle się patrzyła i tak do niej przemówiła. Chodź tu do mnie, aniołeczku, coś mnie spędzi na czubeczku. Zobacz, zobacz, no kochana, czy to nie jest jakaś rana? Osa zdradę przeczuwała, żabie czoło pokazała i na drzewie się schowała. Co chciała zrobić żaba tym językiem? Chciała zjeść. A taki długi ma język żaba? Ma taki długi język, czy nie? Tak.
A co się z nim dzieje w buzi? Tak go tak zwisa jej na tutaj na brzuszek? Nie. A co robi? No bo ona go zwija. Bardzo dobrze, taką trąbkę. I ten język jest bardzo klejący, tak? A ten język nagle wyrzuca, to oni się przyklejają muchy, pszczółki i inne owady i to ten chowa go, je, połyka i zjada.